Cześć, witam serdecznie, Matej z tej strony. Dziś, słuchajcie, po ponad miesięcznym używaniu GBDH1000 chciałbym powiedzieć Wam kilka słów o tym zegarku, podzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami oraz tym, jak postrzegam ten zegarek w kontekście osoby, która nie kupiła go pod jakby względem użytkowania podczas spacerów czy biegania, raczej pod kątem jakby sprawdzenia powiadomień, treningu interwałowego, jazdy na rowerze stacjonarnym, a także to, co prosiliście, sprawdziłem, jak wyglądają zapisy, jeżeli chodzi o przejażdżki rowerowe, korzystając z zapisów poprzez system GPS, a także zapisy tworzone na podstawie systemu Bluetooth. Zegarek dojechał do mnie 4 kwietnia i 26 kwietnia pokazała się ta informacja, że bateria została rozładowana. Czyli 22 dni, w zasadzie niepełna bateria, bo nie było 6 kresek. Treningi na rowerku stacjonarnym starałem się wykonywać średnio 3, czasami do 5 razy w tygodniu, więc to 3 tygodnie takiej zabawy. No to muszę Wam powiedzieć, że moim zdaniem bardzo, bardzo fajny wynik. Oczywiście powiadomienia cały czas non-stop. Przy każdym treningu optyczny czujnik tętna uruchomiony. Bawiłem się również w treningi interwałowe. Tutaj posłużyłem się skakanką do takich treningów interwałowych. I muszę Wam powiedzieć, że przez te 22 dni użytkowałem oczywiście zegarek możliwie najczęściej. Zakładałem go codziennie, natomiast nie codziennie na cały dzień, ale większość czasu to były godziny popołudniowe już do wieczora. I teraz tak. Była ładna pogoda w tym czasie, natomiast nie odczułem, żeby działanie promieni słonecznych, czyli tak zwane ładowanie solarne, wniosło coś szczególnego do ładowania akumulatora w GBDH1000. Raczej powiedziałbym, że słabo to wygląda. Być może jest, znaczy na pewno jest tak, jak określa producent, czyli jeżeli chodzi o podtrzymanie działania tych podstawowych funkcji, to być może solar tutaj się sprawdzi, natomiast w moim przypadku, gdzie naprawdę starałem się możliwie mocno przetestować GBDH1000, ładowanie solarne w moim odczuciu, być może to przekładało się jakby na wydłużenie czasu pracy na tym akumulatorze przez 22 dni, natomiast w moim odczuciu nie widziałem tutaj żadnej różnicy. Natomiast to, co było fantastyczne, zmierzyłem czas ładowania tego zegarka, uruchomiłem stoper w momencie podłączenia go do ładowania, więc słuchajcie, równe 2 godziny i zegarek został w pełni naładowany. Dziś jest maj 14, więc od 26 kwietnia do dziś mam cały czas 6 kresek na 6 w tym akumulatorku, więc moim zdaniem jest to naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. Więc tutaj solar może średnio, natomiast ładowanie przyjemne, bez jakichś tam uciążliwego czasu, moim zdaniem zdecydowanie szybciej, aniżeli w przypadku Rangemana GPR B1000. Jeżeli chodzi o powiadomienia, no rewelacja, nie wiem co się stało, słuchajcie, fakt, że zegarek jak zakupiłem to tutaj przy uruchomieniu i parowaniu z aplikacją wymagał pobrania aktualizacji, ale tak jak wcześniej nie potrafiłem i w zasadzie dzisiaj też nie potrafię odpowiedzieć na Wasze pytania, co należy zrobić, żeby przy powiadomieniach zegarek wskazywał kontakty zapisane w waszych książkach adresowych, nie wiem. Tutaj stało się tak, że mój GBDH1000 w zasadzie od samego początku za każdym razem pokazuje nazwę kontaktu, czy to są powiadomienia dotyczące SMS-ów, czy powiadomienia z tych, nazwijmy to, social mediów, czy też powiadomienia o połączeniach. Zawsze, za każdym razem wyświetlana jest nazwa kontaktu wprowadzonego do książki adresowej w moim smartfonie, zaznaczę, smartfon się nie zmienił, został absolutnie ten sam. Tutaj mam również Kermita GBD200 i też nie wiem co się stało, ale generalnie odkąd mam GBDH1000, to w Kermicie też nie zdarzyło się, żeby wyświetlał się numer telefonu osoby kontaktu zapisanej w mojej książce adresowej w telefonie, więc nie mam pojęcia jakiejś czary, ale muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Nie ma opcji, żeby ten zegarek w tym momencie wyświetlał numer telefonu osoby,
która jest zapisana w mojej książce adresowej. To co turbo słabe, to wiadomo, że samo wejście do powiadomień i ich odczytanie jest utrudnione, bo trzeba przeklikać naprawdę sporo tutaj funkcji. Natomiast już sam fakt wyświetlania tego, kto dzwoni, kto próbował się skontaktować, czy jakie powiadomienie przychodzi bez konieczności sięgania po telefon, dla mnie jako osoby, która nigdy nie korzystała z zegarków typu smartwatch, jest to rewelacyjne rozwiązanie. Po prostu wiem, czy muszę fatygować się po telefon i sprawdzić, co się dzieje, czy ktoś poważnie ode mnie czegoś oczekuje, czy to są tylko jakieś tam wpadające maile, więc pod tym względem naprawdę rewelacja. To, na co zwróciłem uwagę, to gdy te dwa zegarki są w pobliżu mojego smartfona, czyli GBDH1000 i GBD200, muszę wam powiedzieć, że w zasadzie one jednocześnie odbierają powiadomienia. Telefon mam sparowany z GBDH1000, GBD200 też jest zarejestrowanym zegarkiem w aplikacji, natomiast cały czas jakby dane przekazywane są z GBDH1000, ale w momencie, kiedy te dwa zegarki znajdują się blisko telefonu, powiadomienia symultanicznie przechodzą i wyświetlane są na ekranach zarówno GBD200, jak i GBDH1000, więc to jest takie, myślę, bardzo ciekawe. Jeżeli chodzi o zasięg i łapanie tutaj tego połączenia z telefonem, więc też jestem mega zaskoczony, bardzo pozytywnie zaskoczony, bowiem mój GBDH1000 w zasadzie od razu, dosłownie po chwili, kiedy tylko pojawi się w zasięgu telefon, łapie połączenie, od razu wskazywana jest informacja o pogodzie. Nie zdarzyło się jeszcze tak, żeby to połączenie zostało przerwane. Wiem, że o tym pisaliście, bardzo często takie informacje od was spływały. Ja w zasadzie dlatego postanowiłem kupić GBDH1000, żeby móc nieco więcej o nim opowiedzieć. No i w moim konkretnym przypadku, mój telefon nie jest jakimś super telefonem z górnej półki, używam go już naprawdę chyba ze 2 lata i jestem naprawdę w szoku, jak płynnie i fajnie to działa. Od razu jest cyk, powiadomienie, każde powiadomienie przechodzi, nawet jeżeli telefon gdzieś zostawiam, wychodzę do garażu, za chwilę wracam, to już dosłownie po chwili jest informacja o pogodzie, cyk, jest powiadomienie, więc tutaj naprawdę pod tym względem mój GBDH1000 rewelacja. Może ze 3 razy zdarzyło się tak, że powiadomienia były przekazywane na telefon, na zegarek, natomiast kiedy chciałem kliknąć w aplikacji, to pojawił się komunikat waiting for connection, tak więc gdzieś to niby jakby było zachwiane to połączenie, więc musiałem w zegarku uruchomić opcję connect i wtedy od nowa była informacja widoczna w telefonie odnośnie połączenia z zegarkiem. Jeżeli chodzi o krokomierz, korzystam z jakiejś randomowej aplikacji w moim smartfonie i muszę wam powiedzieć, że różnice, jakie zwróciłem uwagę gdzieś tam w kilku dniach, to sięgały rzędu 500 kroków na korzyść zegarka, a nie aplikacji w telefonie. Więc w moim przypadku, nie wiem od czego to zależy, ale nie było tych różnic, o których też często piszecie, że zegarek pokazywał, nie wiem, 4-5 tysięcy kroków więcej, aniżeli aplikacja czy opaska, którą macie na drugim nadgarstku. W moim przypadku, zupełnie szczerze mówię, jak to było, generalnie bardzo zbliżona ilość wykonanych kroków wskazywanych w randomowej aplikacji w telefonie i w moim GBDH1000, tak więc tutaj nie mam absolutnie do tego żadnych zastrzeżeń. Jeżeli chodzi o to, co nie podoba mi się w tym zegarku i tutaj zawiodłem się w jednym miejscu, to była taka sytuacja, że wybrałem się na przejażdżkę rowerową. Teraz już nie chcę was skłamać, ale chyba wskaźnik poziomu naładowania akumulatora wskazywał 4 na 6 kresek. Uruchomiłem zapis trasy poprzez GPS, no i moment po wyruszeniu zegarek wibracją poinformował mnie, że niski poziom naładowania baterii, że GPS zostanie wyłączony, ale jakby ekran zegarka nadal wskazywał, że zapis następuje tej trasy, którą pokonuję na rowerze. Otóż okazało się, że zegarek automatycznie nie przełączył się z zapisu GPS-a na zapis Bluetooth i tak to spowodowało, że moja pierwsza wycieczka zakończyła się tak, że nie było tutaj żadnych danych. Musiałem jeszcze raz użyć jakby przycisku start, czyli run, już po Bluetoothie, żeby ten zapis następował. W związku z tym to takie, nie wiem, niedociągnięcie, które mi się przydarzyło. Jeżeli chodzi o trening interwałowy. Jeżeli chodzi o trening interwałowy, to ja posłużyłem się tutaj skakanką, ustawiłem sobie, zaczynając od przerwy 10-sekundowej, było 10 sekund, tam powiedzmy zacząłem od minuty, później do 1,5 minuty i znowu 10 sekund,
półtorej minuty i tak powtarzałem 20 razy, czyli gdzieś tam trening oscylował na początku od 22 do prawie pół godziny. Wibracja, rewelacyjnie sprawdzająca się na nadgarstku, nie jest może jakaś super hipermocna, natomiast jeżeli ktoś ćwiczy, uprawia sport słuchając muzyki, to ta wibracja powoduje, że zarówno powiadomienia, jeżeli są ustawione czy włączone w trakcie ćwiczeń i wszystkie te dane związane z interwałowym timerem, to jak najbardziej się sprawdza. Ja, jeśli dobrze pamiętam, żeby zapisać sobie trening na skakance, jeżeli chodzi nawet nie ilość spalonych kalorii, bo to tam nie będzie miarodajne, ale tętno, jakie było rejestrowane podczas treningu, to najpierw uruchamiałem jedną z opcji, czyli był to timer interwałowy, dlatego właśnie zaczynałem od przerwy 10 sekund, czyli włączając udawało mi się, no i proszę, powiadomienie, dwa zegarki mi tutaj zabrzęczały, więc potwierdzenie tego, o czym mówiłem. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że właśnie uruchamiałem najpierw interwałowy timer, po czym szybko przechodziłem zegarku do funkcji run, uruchamiałem run poprzez Bluetooth i tak naprawdę wszystko elegancko się zapisywało. Zobaczycie to w drugiej części filmiku, jeżeli chodzi o pokazanie Wam w aplikacji, jak to wszystko było rejestrowane. W związku z tym, moim zdaniem dla treningu interwałowego, jeżeli chodzi o zapisanie pracy Waszego organizmu, czyli tętna, co później przekłada się jakby na ten czas do regeneracji, który wskazywany jest przez zegarek, świetna sprawa, naprawdę rewelacja, nie mam tutaj absolutnie nic do zarzucenia. Jeżeli chodzi o jazdę na rowerze, zarówno po GPS-ie, to też Wam pokażę za chwileczkę w drugiej części klipu, jak i po systemie Bluetooth. Ja tam nie widzę żadnych różnic, jest możliwość przełączania danych. Moim zdaniem, mimo tego, że zegarek jest dedykowany dla osób, które biegają, które lubią chodzić, to na rowerze również się sprawdzi. Nie wiem, jak tam porównanie do ilości spalonych kalorii. Być może jest to prawidłowe. No, oczywiście nie będzie tam ilości kroków, natomiast zobaczycie, jakie dane udało mi się zarejestrować w aplikacji przy użyciu, przy jakby jeździe na rowerze w terenie, przy użyciu GPS-a raz i następnie systemu Bluetooth. To na co również zwróciłem uwagę, to jakby możliwość zapisania treningu na rowerku stacjonarnym. Oczywiście tam też to jest fajna sprawa, tak jak w przypadku skakanki, jeżeli sobie uruchomicie, będzie pokazane tutaj tętno, jakie było zapisane podczas treningów na rowerku stacjonarnym. Słabe jest to, że nie zapisuje dystansu i spalonych kalorii tym samym. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jest tam opcja edycji tego stworzonego treningu. Niestety jest ona bardzo ograniczona, bo w zasadzie możemy zmienić tylko opis nazwy czy nazwę, ale możemy również wyedytować długość, czyli dystans, jaki żeśmy pokonali. I w momencie, kiedy zaplanujemy sobie plan treningowy na trening na przykład 3 razy w tygodniu i założymy odległość 5 km, to jeżeli chodzi o rozwój czy kształtowanie analizy tego Waszego planu treningowego przez zegarek czy też aplikację G-Shock Move, to sama edycja tego zapisanego treningu pod kątem wpisania prawidłowej ilości pokonanego dystansu spowoduje, że te achievementy będą się odznaczały w Waszej aplikacji, czyli treningi będą zaliczone. Ale mówię, to raczej dla osoby, która, tak jak ja, nie przykłada jakoś mega uwagi do tych wszystkich ilości spalonych kalorii, pokonanych kroków i tak dalej, tylko raczej w kwestii ciekawości, a także sprawdzenia tych jakby zakresów pracy tętna, bo w aplikacji też jest to podzielone od tego najsłabszego po najwyższy, bardzo fajnie rysowane są kolorami tutaj poszczególne dane. W związku z tym to chyba wszystko w tej części klipu. No, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, naprawdę mówię zupełnie szczerze, powiadomienia, połączenia, mój GBDH1000, nie mam pojęcia dlaczego, ale GBD200 również w tym momencie wskazują tak, jak w zasadzie wszystko powinno być. Praca na baterii, na akumulatorku, moim zdaniem rewelacja, czas ładowania rewelacja, zegarek jest dość duży, ale na nadgarstku prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze i w zasadzie moim skromnym zdaniem, bo to też pytacie, sprawdzi się jako narzędzie rejestrujące przebytą trasę na rowerze, w terenie pokażę spalone kalorie, mam nadzieję, że prawidłowo, nie miałem do czego porównać, ale wydaje mi się, że była to wartość wskazana przy dwugodzinnej spokojnej jeździe, odpowiadała jakby tej ilości spalonych kalorii, więc tutaj spoko. Fajnie, bo możliwość wskazania pokonanego jakby tego wzniesień w górę i tutaj tych dołów, więc to też bardzo fajnie, zobaczycie za chwileczkę w aplikacji, więc
Moim zdaniem GBDH 1000 jako zegarek na co dzień. Dla osoby, wspominam, ja wiem, bo często piszecie, że powinieneś spróbować zegarków innych marek. Pewnie zgadzam się, powinienem jak najbardziej. Natomiast dla osoby takiej jak ja, która wcześniej nie korzystała z zegarków smart, GBDH 1000 sprawdza się naprawdę rewelacyjnie. I to tyle. Zapraszam Was do drugiej części klipu. Mam nadzieję, że opowiedziałem o wszystkim, co udało mi się zauważyć podczas miesięcznego użytkowania tego zegarka. A za chwilkę pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają zapisy w aplikacji poszczególnych treningów. Tam jakiś plan treningowy sobie stworzyłem, więc za chwileczkę zobaczymy, jak to wygląda. Ok, więc mamy uruchomioną aplikację G-Shock Move, więc zobaczcie, tutaj na dole mamy aktywność. Przełączamy sobie do karty aktywności. Na górze mamy zakładki, analiza, historia i plan. Zobaczymy sobie historię. Mamy Sunday Activity. Tutaj mamy moją jazdę na rowerze i mam sobie, wniosłem tutaj, zaznaczyłem, że było to poprzez system Bluetooth rejestracja, czyli start lewym tutaj przyciskiem Run. Run, nie czekacie na apkę drugi raz i on już zaczyna Wam mierzyć, tak? Więc tak to tutaj tym Bluetoothem się odbywa. Usunę sobie tylko tutaj, ok. Tak to się odbywa i mamy tutaj zarejestrowaną mapkę w aplikacji poprzez system Bluetooth. Zobaczcie, każdy kilometr jest zaznaczony. Mam tutaj możliwość przełączenia na jakby dane satelitarne. Możemy sobie wszystko ładnie przybliżyć i zobaczcie te kolory, o których mówiłem. Widzicie, każdy tutaj kilometr, czy każdy odcinek drogi oznaczony jest odpowiednim kolorem. I to wszystko jest, słuchajcie, opisane bardzo fajnie tutaj w poziomach pracy tętna, maksimum, very light, określony czas trwania, no i na mapie możecie sobie jakby zweryfikować, o, za mocno przesunąłem, wybaczcie, możecie sobie zweryfikować przełączając na taki wygląd mapy albo mapę taką odzwierciedlającą faktycznie miasto, więc to jest bardzo, bardzo fajne. I tutaj jeżeli chodzi o same dane aplikacje, zobaczcie, to mamy dystans, mamy czas, mamy średnie tempo, maksymalne tempo, ilość spalonych kalorii, o tym mówiłem, tutaj pokonane wzniesienia, tutaj góra, dół i max elevation i minimum elevation, czyli maksymalne wzniesienie i maksymalny dół. Tutaj heart rate, ile tutaj mamy, minimum 75, 149, maksimum 193. I dalej mamy efekty treningu, aerobowy, anaerobowy. Wszystko możecie sobie tutaj w tej analizie, o, coś tutaj przyszło, jakiś mail chyba. Zegarki mi tutaj, zarówno GBDH 1000, jak i GBD 200, o, w tej chwili powiadomienie przyszło, więc to jest potwierdzenie tego po raz kolejny, co mówiłem. I tutaj mamy, o, show time, show distance, ja jakby, dla mnie to nie ma znaczenia, tak? Ja chciałem tylko sprawdzić, bo to pytaliście, jakie dane są zapisywane podczas jazdy na rowerze, więc mamy dystans, czas, średnie tempo, maksymalne tempo, ilość spalonych kalorii, to bardzo ważne, myślę, że na tym najbardziej Wam zależy. Mi najbardziej zależało tutaj na nie tylko kaloriach, ale również wskazaniu tej pracy Heart Rate Zone Times. O właśnie, tak to się nazywa. Więc możemy sobie oczywiście tą zapisaną wartość tutaj wyedytować. Edit. I tutaj możecie właśnie nadać, zmienić nazwę aktywności, różne jej elementy, ale wróćmy sobie do aktywności poprzez GPS, bo tutaj specjalnie też dla Was przebyłem w 90% przebytą trasę, ale korzystając z GPS-u, więc mam tutaj mapkę, też możemy oczywiście sobie przełączyć, też jak widzicie widoczne są poszczególne tutaj elementy trasy zaznaczone kolorem, który później znajduje odzwierciedlenie tutaj w tych etapach czy zakresach pracy Waszego serca, tętna. No i ja jakby, dla mnie jako laika, na którym zależy na ilości spalonych kalorii i na jakby
określeniu tego tętna mi to w zupełności absolutnie wystarczy. Widać, że ta przejażdżka była mniej intensywna, mamy podobny czas, ale zdecydowanie mniejszą ilość spalonych kalorii, ale to również związane jest, podejrzewam, z tym, jakie było tętno. W tym wypadku było w tej przejażdżce nie było ono jakieś bardzo wysokie. Mamy efekty treningu, zobaczcie, również aerobowy, anaerobowy i te wszystkie dane, które tutaj możemy sobie odczytać. Jest zapis personalnego rekordu. To nie były jakieś wyścigi, to była po prostu rekreacyjna przejażdżka na rowerze. Ale do czego zmierzam? Chciałem wam pokazać jeszcze... O właśnie, skakanka interwał, tak? Czyli tutaj nie mamy żadnej mapy w tym treningu skakanka interwał, ponieważ nie zarejestrowano mapy, ponieważ ja skakałem na skakance w miejscu, nie przemieszczałem się. Jakiś tam dystans został naliczony od ruchu nadgarstkiem podczas treningu, więc gdzieś tam to było zaliczone. Ale zobaczcie, czas 27 minut, prawie 28. Konsumpcja energetyczna, czyli te kalorie, to też nie będzie miało jakby znaczenia, ale to, co ma znaczenie dla mnie, to tutaj zakres pracy mojego organizmu. No i jakby pod tym kątem myślę, że bardzo fajny element wzbogacenia treningu interwałowego, do którego notabene, tak jak wspomniałem, GBDH 1000 nadaje się po prostu rewelacyjnie. Jeżeli chodzi jeszcze o trening na rowerku stacjonarnym, bo też gdzieś tutaj sobie go zapisałem, to chciałem wam... Tu jest jakiś trening siłowy, aha, czyli z... obciążnikiem kettlebell sobie troszeczkę poćwiczyłem w domu, więc tutaj mamy znowu dystans bardzo słabo, czas to najważniejsze, 20 niespełna 8 minut, prawda, konsumpcja czy kalorie też nie ma znaczenia, ale o, praca serca przy tutaj ćwiczeniach z czajnikiem, czyli kettlebell, to też dość istotne i to jakby później wpływa na jakby zakres tego czasu do zregenerowania organizmu, ale jeszcze tutaj chciałem wam pokazać. O, mamy. Jest trening na rowerku stacjonarnym. Mapka nie jest rysowana, ale jest, zobaczcie, wyedytowałem tutaj dystans na 22 km. No niestety kalorii nie da się wyedytować, jeżeli ktoś użytkuje jakiś rowerek stacjonarny, który powiedzmy mierzy ilość spalonych kalorii, te kilometry, czyli długość przebytej trasy, to można byłoby sobie tutaj to dodać, zmienić. Natomiast w tym wypadku, jeżeli zrobię sobie edytuj, no to nie ma takiej możliwości, mogę sobie tylko zmienić tutaj nazwę. Mogę sobie również zmienić dystans. Zobaczcie, tutaj jest opcja zmiany tego. Przepraszam za ostrość, ale telefon i kamera to nie zwróży nic dobrego. Ale zobaczymy. Konsumpcja energii, tutaj nie ma tego. Czyli możemy chyba jeszcze, o właśnie, czas wyedytować. Czyli wszystkie te wartości, które mają, oznaczone są gwiazdką w aplikacji. Przepraszam was za ostrość, ale naprawdę trudno jest mi tutaj poradzić coś na to. A mamy czas, dystans, datę i nazwę aktywności. I te elementy w aplikacji możecie sobie wyedytować, jeżeli chodzi o wasz trening interwałowy. Znaczy trening jazdy na rowerze stacjonarnym. I to jest dość istotne z uwagi na to, że jak robicie sobie plan treningowy, to oznaczenia są takie, że to jest niby dla biegania, tak? Mamy jakiś tam plan, sobie stworzyłem. 4 dni w tygodniu i mamy... informację taką, że jak ustalam sobie plan na przykład, tak jak wspomniałem w pierwszej części filmu, 5 km 3 razy w tygodniu, to jak wyedytujecie sobie faktycznie trening ten zapisany na rowerku stacjonarnym, gdzie on nie rejestruje przebytych kilometrów i zmienicie sobie to, to jak najbardziej aplikacja się tutaj jakby weźmie pod uwagę te elementy, które są gdzieś tam zapisane w aplikacji i będzie to uwzględniała w waszym tym planie treningowym. Musicie pamiętać o jeszcze bardzo istotnej rzeczy, ja o tym początkowo zapominałem, ale jeżeli startujecie sobie przycisk Run, o, mamy Kalisz Google, zobaczcie, o, i powiadomienie tu i tutaj, prawda? Więc kolejne potwierdzenie, że tak to się dzieje. Ale startujecie, to jest Run, odbieracie sygnał GPS,
to chwilkę trwa. Sygnał GPS zostaje złapany i zegarek jakby przechodzi w tryb pomiaru, czyli już pomiaru treningu. I złapałem się na tym, że okej, to sobie jadę na rowerze, po czym okazuje się, że nie jest nic zapisane. Kiedy GPS wam złapie, to musicie jeszcze raz użyć tego przycisku Run, żeby on uruchomił tego loga, czyli ten zapis przebytej trasy. W innym wypadku będzie wam tu pokazywał ten jakby panel przedni, ja sobie to przerwę. O, będzie coś takiego, powiedzmy, tak? No i wam się będzie wydawało, że zegarek już tutaj mierzy waszą podróż, waszą aktywność. Tutaj na górze pojawia się napis log i wtedy oznacza, że to logowanie jest aktywne. Zaraz zobaczymy. O, widzicie? I to po Bluetoothie już nam poszło. Pokazuje się tutaj napis log. W związku z tym o tym musicie pamiętać. Zegarek dla mnie rewelacja. Dla kogoś, kto nie oczekuje od tego GBDH 1000, że jest to jakiś super smartwatch, który będzie wam dzielił aktywność na trening siłowy, domowy, bieganie, pływanie. Jeszcze mam właśnie taką chęć, żeby sprawdzić, jak będzie mierzony dystans i kalorie podczas biegania, podczas pływania, przepraszam. Ale to myślę, że w późniejszym terminie da się ogarnąć, taki filmik również się pojawi. Ciekawe, jak tutaj wygląda G-Squad G-Shock Pro, czyli GSWH 1000. Nie mam do niego dostępu, nie mogę go przetestować, bardzo żałuję, ale być może ten moment nadejdzie. Tam jest możliwość wyboru aktywności, jaką chcemy sobie mierzyć, jaką będziemy wykonywać. Natomiast w przypadku GBDH 1000 bieganie, spacer, jak widzieliście, rower jak najbardziej. Jeżeli chodzi o pomiar pracy waszego organizmu, tutaj chodzi głównie o tętno, to jak najbardziej trening interwałowy, w moim przypadku skakanka super się sprawdziło. No i edycja pokonanego dystansu podczas jazdy na rowerku stacjonarnym to tylko do realizacji planu założonego w tej aplikacji w zakładce plan treningowy. Okej, to tyle. Filmik pewnie troszeczkę długi wyszedł. Podzieliliśmy go na dwa etapy, dwa elementy. Czekam na wasze opinie, komentarze. Czy jeszcze macie jakiś pomysł? Myślę, że ten pomysł, żeby sprawdzić, jak tutaj dane są mierzone podczas pływania, to jest świetny pomysł i myślę, że w niedługiej przyszłości go zrealizuję. Ale na dzisiaj to tyle. Chciałem podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami po miesiącu użytkowania, więc mam nadzieję, że filmik okaże się przydatny. Jeżeli chodzi o porównanie, to ja niestety już mój wzrok siada i jak widzicie, różnica jest naprawdę spora w wyświetlanych wartościach, dla mnie przynajmniej, więc i tak mam kłopot, ale zdecydowanie łatwiej odczytać mi informacje o powiadomieniach z GBDH 1000 z uwagi na to, że ma po prostu większą czcionkę i jest to dla mnie po prostu bardziej czytelne. To tyle. Czekam na wasze komentarze, opinie, oczywiście jak najbardziej. Subskrypcje mile widziane, jeżeli macie ochotę wesprzeć moją pasję, zachęcam do wejścia na mój profil na patronite.pl. Tam już od 12 zł w roku, czyli od złotówki w miesiącu, możecie wesprzeć moją pasję związaną z nagrywaniem filmików o super zegarkach G-Shock. Super. Bardzo pięknie wam dziękuję, pozdrawiam was serdecznie i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć!